Szef bez butów chodzi, ale czego nie zaizolował mistrz izolacji we własnym domu? Można to podsumować jedną sytuacją. Rodzice wybudowali dom w 2009 roku, kuchnia została skończona 3 lata temu. Dużo rzeczy takich, których robimy po budowach, to robimy też u siebie w domu, prawda? Ale pamiętam taką historię, że w domu, u siebie w domu wszystko było pokończone, ale garderoby nie było, prawda? Bo nigdy nie było czasu tą garderobę wykończyć. I ta garderoba pewnie przez 2 lata była taka rozkopana, bo nigdy nie było czasu, albo się po prostu nie chciało, prawda? Bo wracaliśmy po pracy i nie chciało się, no nie? Ale żona trzyma rękę na tym wszystkim, no i niestety pogonił. Nie da się. A może jednak outsourcing? Czy zróbmy wszystko samemu? Wszystko robię sam. I to jest najgorsze. Dlaczego? No bo jestem budowlańcem i wszystko sam robię. I może też mam to po tacie, że on wszystko sam robił. Ja też robię w domu i poddasze, i płytki robię u siebie, i elewacje, i częściowo kostkę i ogrodzenie. Powiem szczerze, że wychodzę z założenia, że dają mi zarobić, daję ja zarobić, nie? Czyli generalnie w domu, jeżeli co mogę, to zlecam. Dla swoich jakby chłopaków, dla swojej ekipy, to już zostawiam takie prace stricte kosmetyczne, wykończeniowe, związane ewentualnie z wykonaniem gładzi, z pomalowaniem, ale bardziej takie surowe prace, które wiem, że moglibyśmy wykonać i byśmy podołali, zlecam. W domu? Bierzemy ludzi od siebie z firmy. Znaczy wiadomo, że jak tam, nie wiem, wbić gwoździa, no to nie będziemy kogoś wołać, tak? No bo bez przesady. No ale nie wiem, jak trzeba tapety położyć, coś pomalować, teraz u siostry jest remont, taki generalny mieszkania, no to bierzemy chłopaków z firmy. Posiłkuję się jednak moimi brygadami, ponieważ no, nie do końca wszystko potrafię. Jakoś nie widzę taty, który teraz stoi na drabinie albo kręci płyty. Takie prace, nie wiem, których my nie wykonujemy, to nie bierzemy się na przykład za to, nie wiem, nie wkładamy drzwi, nie wkładamy okien na przykład, nie włożyliśmy sami do naszego domu. A to samego też nie naprawiamy. Sami, nie jesteśmy tacy uniwersalni, nie leczymy się też sami, prawda, chodzimy do lekarzy, nie? Także nie jesteśmy tacy, jak się mówi, że budowlaniec to wszystko pomoże, wszystko zrobi i na wszystkim się zna, prawda? My tacy normalni budowlańcy jesteśmy, którzy wykonujemy tylko to, co potrafimy. Czyli jednak szewcy są gorzej zorganizowani niż budowlańcy. A o tym, jak zorganizowani są budowlańcy, porozmawiamy już wkrótce. A na kolejny odcinek zapraszam za 2 tygodnie.